pierwszej kwarcie nie było. Rysiek świetnie było? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, zostawimy, zobaczymy, jak to będzie. Witam serdecznie sędziów, zawodników, jak jeszcze nielicznych kibiców. Pierwsza faza play-off koszykarskiej Częstochowskiej Ligi Okręgowej. Spotkanie pomiędzy gośćmi, zespołem Forsberga Częstochowa, który po rundzie zasadniczej zajął miejsce piąte, i gospodarze Goki z Panki, miejsce czwarte. Przedstawili nam na wstępie drużynę gości, która w sztandarowym składzie ma 13 zawodników, niemniej dzisiaj niektórych nie gościmy. Niemniej z numerem 1 będzie występował Dariusz Szczypior. Jest Dariusz Szczypior? Nie ma go. Michał Nowak z numerem 6. Prosimy na środek, prosimy na parkiecik. Michał Radwański z numerem 7. Filip Kuźla, numer 9. Też go nie ma. Sławomir Strach, numer 13. Adam Pudło zagra z 19. Gdzie te fajerwerki?
21 to Łukasz Mądry. 32 Piotr Ogrodniczak. 33 Bartłomiej Pignowski. Z numerem 77 zagra Król Strzelców po rundzie zasadniczej Wojciech Kotlewski. I z 10 Adam Garkoszka. Przed Państwem Polska Krzysztofa. I zespół gospodarzy z numerem 4 grający trener zespołu Michał Sara. Z numerem 5 Marcin Sawicki. Z trójką będzie występował Patryk Gawroński. Z ósemką Marcin Galiczak. Z 11 Kamil Praski. Z 14 Grzegorz Korzonek. Z 15 Paweł Krawczyk. Z 16 Rafał Nowak. I z numerem 77 Tomasz Koślik w tej chwili. Drużyna koszykarska do PiS-u Banki. Witamy również sędziów. Po raz pierwszy w Bankach pan Tomasz Kliszewski, Robert Ogrodniczak i pan Cezary Gajda. Sekretariacie. Przypominam jeszcze raz, że czas będzie mierzony ręcznie. Na tablicy wyników będzie tylko wynik spotkania. Punkty dla gospodarzy będą tam, gdzie jest napis gospodarzy, dla gości. Goście bez względu na to, gdy będziemy się zmieniać połowami na boisku. Marcin Sawicki. I 2-0 dla gospodarzy. Ja tylko przypomnę, że część zawodników w obydwu drużynach występuje równocześnie, reprezentuje inne kluby. Grający trener do PiS-u Banki Michał Saran. Przypomnę, można powiedzieć, zagrał znakomite spotkanie, gdy drużyna AZS-u Politechniki Częstochowskiej broniła się przed spadkiem z drugiej linii z drużyną z Cieszyna, 24 punkty. I bardzo dobrze, że uratował do tej częstochowskiej koszykówki tą drugą ligę. A w tej chwili na 4-0 podwyższył Patryk Gawroński. Wojciech Kotlewski, Marcin Sawicki czy Rafał Nowak, równocześnie zawodnicy trzecioligowego klubu Stad Meble Dobrodziej.
i Adam Kartoszka za trzy. Pierwsza trójka w dzisiejszym spotkaniu. 4-3 dla gospodarzy. Za trzy Kamil Praski. 7-3 dla gospodarzy. I mamy faul w drużynie gospodarzy. Faulował Tomasz Koślik, a rzuty osobiste będzie wykonywał Michał Nowak. Jest celny rzut. Czwarta minuta gry. Dwukrotnie celnie, 7-5. Ponownie za trzy Kamil Praski, 10-5. Faulowany Marcin Sawicki i za chwileczkę będzie wykonywał dwa rzuty osobiste. 11 punkt dla gospodarzy. I również 12. 12-5. Tomasza Koślika. Trzeci fal drużyny gości. I mamy pierwszą zmianę w drużynie Foxberga. Z numerem 6 odpuszcza boisko Michał Nowak, a po raz pierwszy pojawia się Łukasz Mądry. 5 minuta gry. Rafał Nowak na linii rzutów osobistych. 13 punkt.
14. Do Hiszpanki Polski Częstochowa 14-5. Efektowny siatkarski wsad w wykonaniu Rafała Nowaka 16-5. Pierwsze punkty w dzisiejszym spotkaniu zdobywa najlepszy strzelec rundy zasadniczej Wojciech Kotlewski. Sędziowie uznali, że faulującym był Tomasz Koślik. Wojciech Kotlewski takiej sytuacji nie marnuje. 16-9. W swoim stylu można by powiedzieć Patryk Lagoński 18-9. Skuteczna dobitka Wojciecha Kotlewskiego, 11 punkt drużyny i 6 jego. I będzie zmiana. Tomasz Koślik opuszcza boiska. Po raz pierwszy pojawia się grający trener Michał Saran. 7 minuta. Pierwszy czwarty. Znakomitej osobistej akcji Wojciech Kotlewski. Po serii zwodów zdobywa 12 i 13 punkt. Sędziowie uznali, że podczas akcji faulowany był Michał Saran. Czwarte przewinienie drużyny gości. Dobry okres gry Wojciecha Kotlewskiego. Ustawił ta gry i wyłuskał piłkę i zakończył celnymi rzutami Patryk Gawroński 20-13. Po nieudanym rzucie celna dobitka Rafała Nowaka 22-13. 8 minuta gry pierwszej kwarty. Dziewiąta minuta się rozpoczęła i będzie zmiana w drużynie gości. Powraca na boisko Michał Nowak. Pojawia się po raz pierwszy z numerem 19 Adam Pudło. A są Adam Karkoszka i z numerem 21 Łukasz Mądry. Grzegorz Kochonek zmienia Patryka Gawrońskiego w drużynie gospodarzy. Przy piłce podstęp. I
i po zespole akcji dwa punkty zdobywa Piotr Odrybuszak. Podkoszowa walka. Piąte przewinienie drużyny gości. Każde następne będzie skutkowało rzutami osobistymi. Na linii rzutów osobistych Michał Saran. Minuta i 6 sekund do zakończenia tej kwarty. 23 do 15. Dwadzieścia cztery, 19. I kolejny punkt Wojciech Kotlewski. 24-17. Nie chciał być gorszy Rafał Nowak. 26-17. 40 sekund do końca tej kwarty. Wojciech Kotlewski na 30 sekund przed końcem. 26-19. 20 sekund. 15. 10 sekund. Numer 32 faulował po raz drugi. Michał Saran na 10 sekund przed końcem będzie wykonywał rzuty osobiste. 27-19. 28-19. Bezbłędny Michał Saran. 7. 5. 3. 2. 28-19. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza kwarta dla Gokisu Banki. Przed nami jeszcze 3 10-minutowe kwarty. W drużynie gospodarzy pojawił się Dariusz Dębnek z numerem 21. 28-19 po pierwszej kwarcie dla gospodarzy. W pierwszej kwarcie w drużynie gości 12 punktów zdobył Wojciech Kotlewski. Natomiast wśród gospodarzy najlepszym strzelcem z 8 punktami jest Rafał Nowak. Na boisku pojawia się z numerem 21 wspominany przeze mnie Dariusz Dębnek. Druga zbiórka Michała Sarana. Dariusz Dębnek
można by powiedzieć, zamieszaniu podkoszowym najlepiej się zachował, zdobywając 30 punkt. Krzyszczyk, można powiedzieć, przełamał kosz, Sławomir Strach, pierwszego 2 punkty, 30-21. Wojciech Petrecki, zaskoczenia, 30-23. Dwa kolejne punkty Kamila Praskiego, 32-23. Zadba ponownie Wojciech Kotlecki, 32-25. Rozpoczęła się czwarta minuta drugiej kwarty, 32-25. Kolejna trzecia zbiórka Michała Sarana. Schodzi z numerem 7 Michał Radwański, pełen Adam Karkoszka. Czy Państwo wiedzieli, Wojciech Kotlecki, kurs zaliczony, niemniej fał ofensywny. I zmiana, Patryk Gawroński, schodzi Kamil Praski. Zaskoczenia Michał Nowak, 34-29. Ostra podkoszowa walka. Piąta minuta gry. Ale.
Szósta minuta, dwie kwarty, koszykarska trzapa w wykonaniu zawodnika drużyny gości. Trzeci faul drużyny Foxberga. Strzelecką niemoc obydwu duży przełamał Wojciech Kotleski. Czwarty, po raz drugi mieliśmy przypadek. Wojciech Kotleski zdobył punkty, wreszcie faulując. Tym razem faul Grzegorza Korzonka. A jest szósta minuta gry. Zmiana. Kamil Praski zmienia właśnie Grzegorza Korzonka, a Wojciech Kopecki będzie wykonywał rzuty osobiste. Wojciech Kopecki, 34-32. Ponownie drugi celny, mamy zmianę. Właśnie opuszcza najlepszy strzelec dotychczasowego spotkania Wojciech Kopecki. A na wyniku, na tablicy mamy wynik oscylujący wokół remisu. Rozpoczęła się siódma minuta spotkania. Tej kwarty oczywiście. Trzy odegrały 17 minut. Po indywidualnej akcji Michał Sara 36-33. Kamil Praski 39-33. I czas dla drużyny gości. Była to trzecia trójka Kamila Praskiego, oczywiście celna. A rozpoczęła się 3 minuty 30 sekund dokładnie do zakończenia tej kwarty. Zdobywaniem 30 punktów Edwardniczak. 35 punkt Foxberga. Ósma minuta drugiej kwarty. Thank you.
Karkoszka za... Dziesięć, Michał Saran. Czterdzieści jeden, 38 na niecałe 3 minuty przed zakończeniem kwarty. Dziewiąta minuta drugiej kwarty. I na prowadzenie wyprowadził tut ogrodnicza drużynę Wolfsberga. 41-42. Minuta 30 do zakończenia. Rafał Nowak wchodzi zamiast Dariusza Dębka. Zdobywa cenne 2 punkty. 43-42. Minuta 09 do końca. Wreszcie za 3. 46-42. Drugi z tanki, a rzucającym był Marcin Sawicki. Szybka kontra, 48 punkt do Kisu, a rzucającym był Michał Saran. 37 sekund.
czas na życzenie drużyny Gokisu na 36 sekund przed zakończeniem tej kwarty. 36 sekund. Przypominam, 36 sekund jeszcze tej kwarty. Pół minuty. Dwadzieścia. 15, blisko, bardzo blisko. 10, 7, 5, 3, 2, pierwsza połowa spotkania pomiędzy Gokisem Banki a Foxtergiem Częstochowa kończy się wynikiem 48-42. I rozpoczynamy trzecią kwartę koszykarskiego pojedynku pomiędzy Gokisem Banki a Foxtergiem Częstochowa. Wynik na tablicy 48-42 dla gospodarzy.
Na linii rzutów osobistych z numerem 6 Michał Nowak. Celny rzut 43. Tomasz Kosik. Pierwszego punktu w tym spotkaniu. Czas dla drużyny Wolfsberga. A faulował Rafał Nowak.
Piotr Ogrodniczak, celny żywi osobisty, 47 punkt. I kolejny raz za trzy, chyba już piąty celny rzut, Kamil Braski, 57-49. Dynamicznej akcji Tomasz Koślik się rozstrzelał. 59-49. Piąty faul gospodarzy, trzeci zawodnika. 59-49 i ponownie chyba etatowy już na linii rzut osobisty Piotr Ogrodniczak i zdobywa 50 punkt dla Wolfsberga. A tutaj dwa kolejne punkty dla gospodarzy, 61-50. Spod kosza Michał Nowak. Szósta minuta gry w tej kwarcie. Intencje Wojciecha Kotelskiego zrozumiał Rafał Nowak, on schodzi z boiska, a powraca na nie Dariusz Dędek. Wchodzi Batumi Bigdowski, a pojawia się Michał Radwański. A tutaj Dariusz Dędek, 60. Drugi punkt. I dobitka Patryka Gawrońskiego, 64-52. Patryk Gawroński, dynamiczna akcja, 66-52. Ale już 54 punkt zdobywa Wojciech Kotleski. I zmiana w duży.
drużynie gości na boisku pojawia się Łukasz Wądry, a schodzi Adam Karkoszka. Siódma minuta tej kwarty. Piotr Ogromiczak przegar się przez gęsty las rąk. Zdobył dwa punkty. I praktycznie od zawsze jest na linii rzutów osobistych. Kolejna szansa. I wykorzystana. Dobry zawodnik na końcówki meczu. Adam Dariusz Dędek po twardej podkoszowej walce efektownym rzutem zakończył celny akcję 68-57. Pierwszy na boisku pojawił się z numerem 8 Marcin Galiczak, drużynie gospodarzy. A z odchylenia trudny rzut Marcin Sawicki, 70 punkt. Największa przewaga w tym okresie, 13-punktowa. Zasłużona zmiana Piotra Ogromiczaka. A na boisku bierze 13 Sławomistra. Dwie minuty 15 sekund do zakończenia tej kwarty. Niewiele zabrakło do efektownej akcji pomiędzy Kamilem Praskim a Marcinem Galiczakiem. Stary boiskowy wyda Wojciech Kotrowski. Celne dwa rzuty 70-59. Trzeci fał Michała Nowaka. Patryk Gawęski. Celny rzut 71-59. A my na obiekcie witamy wójta gminy Panki, pana Bogdana Praskiego. Rzadko spotykany na koszykarskich parkietach błąd 6 sekund. Dzisiaj po raz pierwszy. Ostatnia minuta. Łukasz Mądry, 61 punkt. 45 sekund. 40. I efektowny Patryk Gawroński na 30 sekund przed końcem tej kwarty.
25. 20. 15. I pozostały 12 sekund. Do zakończenia trzeciej kwarty przy piłce Foxberg Częstochowa. Dziewięć sekund. Faulowany najskuteczniejszy w dzisiejszym spotkaniu w dotychczasowych minutach Wojciech Kobleski. Celny 60. Drugi punkt. I przed nami ostatnia, czwarta kwarta. Przypominam jeszcze raz, jest to pierwsze spotkanie pierwszej rundy play-off Częstochowskiej Ligi Okręgowej. Drużyna Epoki Supanki zakończyła po rundzie zasadniczej na miejscu czwartym. Foxberg Częstochowa na miejscu piątym. Gramy do dwóch wygranych spotkań. Trzecie decydujące spotkanie zawsze odbywa się na terenie drużyny, która zajęła wyższe miejsce po rundzie zasadniczej. Zwycięzca tego dwóch meczów najprawdopodobniej trafi na najlepszą drużynę rundy zasadniczej, czyli UKS Mustaw Częstochowa. A przed nami ostatnie 10 minut tak zwanej czystej gry. Ostatnia, czwarta, kwarta spotkania pomiędzy Gokisem Banki a Częstochowskim Foxbergiem. 74-62 dla gospodarzy. Dynamicznie Wojciech Kopelski. 74-64. Faulował Kamil Praski w międzyczasie w drużynie gości. Była zmiana, zszedł Michał Nowak. O, pojawił się Łukasz Mądry. Dobra zbiórka Rafała Nowaka. Sawicki. Najskuteczniejszy koszykarz w drużynie gospodarzy. Wojciech Kotlewski.
76-66. Przypominam, że Wojciech Kurwiński i Rafał Doba oraz Marcin Sawicy to klubowi koledzy w drużynie Stad Mydle. Dobrodziej trzecioligowej drużynie z województwa opolskiego. Która przegrała w kończącym się tegorocznym sezonie spotkania barażowe o wejście do drugiej ligi z Polonią Bytom. Polonia Bytom to dawno znajdująca się drużyna Stal Bobrej Bytom. Pojawia się na boisku Bartłomiej Migdowski z numerem 33. Przewinienie techniczne sędziowie odgwizdali dla trenera Michała Sarana. Rzuty osobiste Wojciech Kotrecki. Dwa celne, 77-68. Za trzy. Zmiana drużynie gospodarzy gości. Opuszcza wśród gości z numerem 13 Sławomistra. Wchodzi Piotr Ogrodniczak, a Patryk Gaboński zmienia Grzegorza Koszonka. I 15 sekund do zakończenia spotkania 79-71. Zaczyna walka dwóch, można powiedzieć, klubowych kolegów koszykarskiej drużyny do godzina, czyli Rafała Nowaka i Wojciecha Kotleckiego.
Zmiana z numerem 21 Łukasz Mądry schodzi, a pojawia się Michał Nowak. Zatrzyma tam Kartoszka. Na niż do osobisty Rafał Nowak. Na boisku pojawia się Adam Pudło, który zmienił Bartłomieja Binkowskiego w drużynie Wolfsberga. Rafał Nowak 80. Drugi punkt. I 83. Piłkę wyłuskał Rafał Nowak. A celnie rzucił dwukrotnie Dariusz Dędek. I jeszcze będzie dodatkowy rzut osobisty. Można powiedzieć, że rzucił za trzy. 86-74. Za trzy. Michał Nowak. Dariusz Dębek, dobry okres jego gry. Czwarty, kolejny punkt. Marcin Sawicki. 89-77 na 4 minuty przed zakończeniem spotkania. Delikatnie, bez wysiłku, za 3 punkty Wojciech Kobylski. Trzy i pół minuty. Dariusz Dędek. 91-80. Piotr Ogrodniczak. 91-82. 3 minuty do zakończenia spotkania. Znakomicie, po raz kolejny Dariusz Dębek. 93-82. Schodzi Dariusz Dędek, pojawia się Michał Saran, a na niżytów osobistych Michał Nowak.
2 bezbłędne rzuty, 9-3, 84. Czas dla drużyny Foxberga. Minuty 18 sekund do zakończenia spotkania. Gawański zmienia Grzegorza Korzonka. Z numerem 6 Michał Nowak. I również drugi rzut celny. 93-86. I 2 minuty do końca spotkania. A tutaj celnie poza stawie Marcin Sawicki 95-86. Piąte przewinienie, boisko puszcza Piotr Ogrodniczak z numerem 32. W jego miejsce pojawia się Sławomir Strach. 1,5 minuty do końca spotkania 95-86. Minuta 13 do końca i Michał Nowak celnie. Do końca minuta. Pięćdziesiąt.
32 sekundy. I Patryk Gawroński będzie rzucał rzuty osobiste na 32 sekundy przed końcem. Jest jeden celny. Za trzy bezbłędnie Adam. Piąte przebiegnie zawodnika Foxberga. Z boiska Kościół najskuteczniejszy zawodnik dzisiejszego spotkania Wojciech Kotlecki, drużyny Foxberga, a na linii rzutów osobistych Michał Saran. I 20 sekund do zakończenia spotkania. Drużyna Foxberga poprosiła o czas. Przypominam, do zakończenia 20 sekund. Przypominam, 20 sekund czystej gry. Ciekawa końcówka nam się, można powiedzieć, szykuje. 97-94. Czwarty faul zawodnika Foxberga. Przypominam, 17 sekund czystej gry, a tu mamy 99 i dwa rzuty za faul. Michał Nowak. 17 sekund do końca, przypominam. Dziewięć,
15 sekund. 99-98. Przypominam, 11 sekund. Czyste gry. I co było oczywiste, zawodnik, gospodarz, 10 sekund. Setny punkt w dzisiejszym spotkaniu. Michał Sara. No myślę, że mieliśmy również ciekawą końcówkę. Przypominam, 101-98 w pierwszym spotkaniu play-off pomiędzy Gokisem Banki a Wolfsburgiem Częstochowa. Teraz drużyna gospodarzy pojedzie do Częstochowy. Jeżeli by tam wygrała, automatycznie awansuje do kolejnej drugiej rundy. Jeżeli by tam drużynie Wolfsburga uległa, to po raz trzeci spotykamy się tutaj właśnie w Pantach na decydującym spotkaniu. Weźcie klucz, Adam! Weźcie klucz, chłopaki! Weźcie klucz!